Jestem Akundelar, ostrze włóczni. Jesteśmy protosami, dziećmi pradawnych bogów. Jesteśmy pierworodnymi i ostatnimi, którzy się ostali. Moje życie za Ajur. Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii GAM kontra Reszta Świata, Liga Diamentowa. Rozgrywka na zamarzniętej świątyni, tak się mapa nazywa. Mapa skrosowana, więc przeciwnicy powinni być naprzeciwko siebie i tak będzie. Przeciwnikiem Gama będzie Protoss, sądząc po awatarze. Więc fajnie, lubię jak gra Gam na Protossa. Chociaż podoba mi się też bardzo gra na Zerga z EVZ, ale z EVP też jest fajna. Mniej lubię rozgrywki na terena, nie wiem czemu, no ale mniejsza większość. Zaczynamy w prawym dolnym rogu CA Inside. Dobra, niech będzie morze w sobie, albo wewnątrz morza, tak? I w lewym górnym rogu Zerg, czyli Gam, tym razem w kolorze niebieskim. Drapieżność plus spokój. Od co na Protossa? No, daleko stawia tego pylona. Będzie zamykał tutaj, na tej wąskiej. No. Chociaż widziałem takie już mecze, że przeciwnik zobaczył i zrobił po prostu dropa z ringów tutaj, bo po grze. Oczywiście trzeba zmutować odpowiednie layer i tak dalej, ale widać, co tu przeciwnik będzie próbował robić. To chyba była próba nieudolna przeszkadzania temu graczowi Protossowi w tym zbudowaniu tej ekspansji Gama, taka jakaś trochę nieudolna, bo mógł tu trochę pomieszać, poganiać się, no zawsze zyskałby trochę czasu, a czas jest wiadomo tutaj najistotniejszy, no i umiejętność operowania skrótami. Zobaczmy, co w budowie u Gama. Koniecka rozrodcza plus Paczerka plus asymilator, a u przeciwnika rdzeń, jeden gate, pylon. No. No i rozwój probów. Zasilenie na dwa w dwóch asymilatorach. No i Gam utrudnia mu postawienie ekspansji. Właśnie tak to powinno się robić. Tak. Zakolejkował mu patrol i teraz będzie musiał mieć wojo, żeby Gama przegnać. Zresztą już buduje w tej chwili. Dwa adepty. Warping też w budowie. Gam królową i dwa zerlingi. No i ganianie się, ale depty strzelają, jak wiadomo, więc załatwiły to. Tego drona i nie wiem, czemu ten nie korzysta, od razu nie stawia. No traci czas, traci czas. Każda sekunda straty to jest na wagę zwycięstwa. No poszły dwa adepty, one tu spróbują, przede wszystkim zrobią zwiad. Mignie sobie tu widmem na górę, żeby mógł sobie obejrzeć, co ten Gam tutaj ma. Przynajmniej tak powinien zrobić. Aha, ale Gam zablokował dwoma królowami, wejście i fajnie to zrobił, dobra. Nic nie zobaczy Protoss. Wystraszył się. No i tak stracił jednego adepta, więc wystraszył się i tym jednym ucieka. Tak naprawdę nie mógł nic zobaczyć. Zobaczył tylko, widził Gama Nieckę i nic więcej. Nie widział, że Gam już mutuje. Drugi gaz, tak.
rozprzestrzenianie creepa, no to creepowanie naprawdę fajnie, 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 podoba mi się to. No i Gam, próba przejęcia inicjatywy, wąskie przejście, no tak, podszyb, który oczywiste było, nie wiem czemu tak długo, ale może celowo właśnie było, bo tak na styku dosłownie, mało co Gam nie zagryzł tej jednostki. No proszę bardzo, mamy tutaj od razu Cybernetic Fabric, czyli po prostu będziemy mieli w budowie. W zasadzie to buduje teraz Opsa, ale myślałem, że będzie budował Immortale. Dostawianie gate'ów, bym 3, 4 w budowie gate'y. O, będzie atak naziemny. Widmowe ostrze dla adeptów. Właśnie się kończą. Plus 2 pylony. A tymczasem Gam, trzecią ekspansję. I proszę, proszę. Roucze, 3 w drodze, razem 3. I w drodze 3. No i speed dla Roucze, tak koniecznie, tak. No, obserwer już jest. Więc czyszczenie creepa pewnie będzie. Dwa adepty. Zasięg plus 1 do i obrony. No taki małe proxy. Ciekawe po co. To miałoby sens na początku, ale teraz. No, zobaczymy. Może się mylimy. No i mas adeptów, to troszkę inaczej. Immortal też. Do tego Mother Core Ship. Tutaj próba przejrzenia na spokojnie, co tam zerk ma. Gam ruszył. Zobaczył Immortala. No i próba pogonienia adeptów. No i zaraźnie, zaraźnie jak bydło. Ten oddział zwiadowczy. Myślę, że liczył się z tym Protoss, ale zawsze boli, nie? Kolejny Immortal dobudowywany. No i zaraz mi się wydaje, zagęści się ta akcja. Będzie szybciej, większa dynamika. Gam creepa ładnie rozprzestrzenił. Tu się jeszcze nie zamknął. No i tu nie poszerza, bo już by widział te jednostki właśnie. Gam musisz we wszystkie strony starać się równo. No ale zobaczmy. Bo tu może zostać zaskoczony, no tak, nie może być taki mały creep w pobliżu haczerki. To nie może tak być. No i jak zwykle Gama, mieszanka wydlowska. Lingi plus Roucze plus hydralistki, no powinno tutaj dobrze namieszać, ale nie, przeciwko czterem Immortalom, do tego adepci, którzy ostrzeliwują z daleka, będzie problem.
tutaj wysyła stąd jednostki, żeby sprawdzić. No a tu nic nie ma. Czyli on zawróci. Nie, bo to tego nie rozumie. No, ale dronek niestety stracił. I ruszył do ataku. Osłona, force shieldy i mortale najwięcej zdrowia zamieszania. No do tego photon charge. Dobra decyzja, gamma, żeby cofać się. Chyba run bias spróbuję zrobić mu od tej strony. To ma sens, bo od frontu strat mu nie zada. Tędy po prostu. I tu wbić do bazy. Tędy. No, ale zobaczymy. No, gambelingi oczywiście. Dwa razy Evolution Chamber. No, będziemy mieli lurki. Chyba tak, no bo już są. No dawaj Gam, dawaj tą kompozycję wedlowską. No dawaj, tutaj wrzucić, póki nie zamknie tego, no. Ja już wiem, że coś tu musi się dziać na rzeczy, ta. Armika. Myślę, że jakby to teraz tutaj uderzyło, to byłaby miazga. Zanim by się protest pozbierał, przebił, to Gam zdążyłby tutaj namieszać nieźle. No i chyba właśnie tak zrobi. Uderzy randbajem z lewej i już. Nie wiem, dlaczego przeciwnik uparcie się myśli, że ten przyjdzie z prawej. Tą drugą stronę tak zabezpieczył sobie na solo honoru. Jeden foton kanon von. To jest po prostu bez znaczenia. No i wgryzanie się, gryź gamte, ekonomię mu rozwal. Nie, pod photon charge. Do tego force shieldy dwa poszły. Próba wyciągnięcia przeciwnika bardzo bliżej. Głównie dochodziło immortale, gamma tym wie. Rozwalaj. Dwa już ledwo się trzymają, jeden został. No to on już nic nie zdziała, ten immortal. No, lecą adepci, ale jednostki tutaj są plujące z bliska i z daleka i do tego z tyłu dochodzą następne na kanapeczkę, proszę bardzo, po ekspansji. Gate jeden poszedł, dwa do tego, proszę, dwie kuźnie, w których mogła być apy budowane. To są straty nie do... No i tak sobie stwierdził Protoss i się poddał. GG. Thank you.